Witamy w studiu nagraniowym Grupy Filmowej 13. Zapraszamy na reportaż na temat instalacji OZE. Ja posiadam instalację OZE w postaci pompy ciepła typu Solanka Woda, którą wykorzystuję do ogrzewania domu. Że sama użytkuję pompę ciepła powietrzną. Koszt instalacji wynosi 42 tysiące złotych w całości kompleksowo z odwiertami wraz z montażem całej podłogi. Taka instalacja jest tańsza w obsłudze domu. Koszt ogrzania takiego domu w tym sezonie wyniesie około 2000 zł plus koszt ogrzewania ciepłej wody w okresie letnim około 300 zł. Pompa ciepła ogrzeje nam dom, a fotowoltaika wytworzy nam prąd do tej pompy, więc tak naprawdę minimalizujemy koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Kiedy korzystamy z kolektorów słonecznych, dbamy o swoje środowisko. Nie zanieczyszczamy powietrza w okresie letnim przez emisję spalin. W moim przypadku nie potrzebuje wycinać drzew z lasu. Posiadanie takiej instalacji przede wszystkim nie zanieczyszcza powietrze, bo pompa jest nasilana energią elektryczną, w związku z tym nie wytwarza żadnych szkodliwych substancji w powietrze. A dodatkowo jest to odnawialne źródło, czyli ziemia się co roku podgrzewa i wtedy z dolnego źródła pompa korzysta i podgrzewa. Tak. Oczywiście ma to duże znaczenie dla środowiska, ponieważ instalacje OZE są bardzo ekologiczne. Mieszkamy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie często i w Zawierciu, i w różnych miejscowościach Polski spotykamy się z problemem smogu.